Katarzyna Janowska już zmierza w moim kierunku. Porozmawiamy o kobietach i trochę o festiwalu w Wenecji. Dzień dobry, prosto z Poznania. Prosto z Poznania, no właśnie. Dzień dobry, tak. O, przepraszam, jak tradycyjnie. I tutaj oczywiście będę prosiła Cię o relację, bo Kongres Kobiet i taka jubileuszowa już edycja tego spotkania kobiecego, to przypuszczam wyjątkowa energia, którą miałaś okazję poczuć na własnej skórze. Jak najbardziej, bardzo się cieszę, że byłam w Poznaniu na Kongresie Kobiet. To też ważny kongres, bo jubileuszowy, ale też na 44 dni przed wyborami, więc bardzo dużo czyli było. Czyli wybory były tematem. Były, dlatego że jak powiedziała pani Nika Bochniarz, czyli założycielka kongresu. No, wpływ na politykę jest niezwykle istotny, bo jeżeli tego wpływu jako kobiety nie będziemy miały, to będziemy wiecznie spacerować po tych ulicach i domagać się swoich praw. Także bardzo mi się podoba hasło, które się pojawiło na kongresie, żeby po pierwsze głosować, po drugie głosować na feministki, nie tylko na kobiety, bo dawniej kongres zachęcał do tego, żeby głosować na kobiety, ale mieliśmy kobietę, panią premier, która, no trudno powiedzieć, żeby reprezentowała interesy kobiet, także głosowanie na kobiety feministki jest istotne, bo one rzeczywiście będą się upominać o prawa kobiet, a jak wiemy, tych rzeczy do upominania się jest bardzo dużo. Tak, wyszła taka fantastyczna książka zrobiona przez dziennikarkę Olę Pawlicką, dziennikarkę Newsweeka. Bardzo tę książkę polecam. To takie grzeczne już byłyśmy. Grzeczne już byłyśmy. Ona wróciła do, po 14 latach wróciła do twórczyń kongresu, bo pierwszą książkę zrobiła po pierwszym kongresie i tam było mnóstwo entuzjazmu, że to się udało, że jest taka świetna kobieca energia. Wtedy na kongresie były dwie prezydentowe, czyli prezydentowa Kwaśniewska i prezydentowa Kaczyńska, więc wydawało się, że wiesz, jest takie wsparcie też, że wszystkie kobiety są razem. No teraz widzimy, co pani prezydentowa Dudowa no kompletnie w sprawach kobiecych się nie wypowiada i nie angażuje. No i po 14 latach ona wróciła do tych kobiet założycielek. No i to już jest inna sytuacja, dlatego, że jak mówi Henryka Bochniarz właśnie, 15 lat temu brakowało nam 103 albo 107 lat do wyrównania szans do wprowadzenia równości w Polsce. Teraz to już jest ponad 130 lat, czyli w ciągu 15 lat nastąpił ogromny regres, jeśli chodzi o prawa kobiet. Ogromny. I w ogóle polecam tę książkę i zamierzam zrobić taką akcję, skierować petycję do ministra Czarnka, żeby tę książkę wprowadzić do spisu lektur, do wychowania w społeczeństwie, bo rzeczywiście pokazuje te ostatnie lata, ten już ponad dekadę, punktu widzenia potrzeb kobiet. Ale zobacz, jedno się zmieniło przez te 15 lat. Świadomość. Po pierwsze świadomość, a po drugie na listach wyborczych, przynajmniej partii opozycyjnych, w tej chwili jest bardzo dużo kobiet. 15 lat temu taka sytuacja była nie do wyobrażenia, wręcz powiedziałabym. Tak, ale to też właśnie podkreślano. To jest sukces pierwszego kongresu kobiet, bo po pierwszym kongresie kobiet wprowadzono ustawę o kwotach, czyli 35% na listach wyborczych. Teraz na listach koalicji Donald Tusk, laureat Nagrody Kongresu Kobiet w ubiegłym roku, co zresztą wzbudziło ogromne dyskusje i mnóstwo niezadowolenia w łonie kongresu, ale jednak matki założycielki stwierdziły, że z jakąś partią trzeba się związać, no i jednak na listach koalicji masz prawie 50-50, prawda? Jest suwak wprowadzony. Także to jest postęp, oczywiście. Tak, więc to się zmienia, plus zmieniła się świadomość. No i ale zobacz, potem widzimy sondaże i 30% kobiet wybiera się na wybory. No, właśnie. To jest kolejna rzecz. To z kolei rozmawiałam z Janną Przetakiewicz. Zobacz, mamy 6 tygodni. Tak. Ale pracy jest do wykonania. Do wykonania. BCC, czyli Business Center Club. Tak, organizacja biznesowa, zrobili badania właśnie wśród młodych kobiet i okazuje się, że one rzeczywiście uważają, że te prawa reprodukcyjne, prawo do aborcji jest niezwykle ważne, ale nie wybierają się do wyborów, bo nie czują się przez żadną partię reprezentowane. Wiesz, to jest, to rzeczywiście jest
straszne. Będzie duża akcja. Joanna mówiła, że będzie w tym brała udział i myślę, że to jest bardzo fajnie, że influencerki, bo one mają szansę. Mają dotarcie. Mają dotarcie zupełnie inne niż polityczki, więc to jest ogromna praca do wykonania i właśnie wśród tych założycielek kongresu twórczyń pojawia się głównie hasło pytane o to, co jest takim priorytetem, no to mówią właśnie, że prawo do aborcji, że to jest najważniejsza sprawa, ale z kolei Barbara Labuda, no taka działaczka opozycji lat 80. ujęła to zdecydowanie szerzej, bo mówi, że walka o godność, a godność zawiera w sobie i równe płace, czyli zlikwidowanie tej dziury płacowej, która jest bardzo duża ciągle między kobietami i mężczyznami i właśnie prawo do aborcji, prawo do decydowania o sobie, więc to godność jest tak pełniejszym, obszerniejszym dla mnie słowem. Tak, dla mnie tak. Mam nadzieję, że tutaj w tej kwestii przez te 6 tygodni jeszcze zobaczymy jakąś różnicę, że to się zmieni. Ja powiem ci szczerze, miałam taką cichą nadzieję, że kobiety są pamiętliwe. Że nie tylko pamiętają, ale naprawdę są pamiętliwe. To zupełnie inne słowo. Absolutnie. A te 30% mi do tego nie pasuje. Myślisz, że to mężczyzna też ma wpływ na tą kobietę, na jej partner, który gdzieś obok funkcjonuje w normalnym gospodarstwie domowym, czasami ma inne poglądy, a czasami ma wpływ, czasami mówi, a po co będziesz tam szła? Po co ci to? Pewnie tak, choć z drugiej strony wiesz, dla mnie takim znakiem, że kobiety są odważne i uwalniają się od tego wpływu, było to, jak w małych miastach na protestach kobiet potrafiły stanąć w małej grupce, prawda? Czy jedna kobieta stawała, żeby zaprotestować. Tam jest i wpływ mężczyzn, i jednak wpływ kościoła, prawda? Te mniejsze społeczności są dużo bardziej w tym, kleszczu takim. Jeszcze zawsze się pojawia hasło, a co ludzie powiedzą. A co ludzie powiedzą, ale coraz bardziej kobiety się z tego wyzwalają, no tylko to jest droga, znaczy to jest jakby wektor skierowany do polityków, żeby oni rzeczywiście stali się dla nich wiarygodni, że tak naprawdę będą się upominać o prawa kobiet i te postulaty zostaną zrealizowane i nie za 5 lat, czy za 4 lata pod koniec kadencji, tylko od razu zajmą się politycy pakietem właśnie aborcyjnym. Także tu jest bardzo duża praca do wykonania, ale myślę, że też my jako dziennikarki przy każdej okazji powinnyśmy powtarzać, żeby pójść głosować. Naprawdę nie jest każda we własnym sumieniu wybierze partię, na którą zagłosuje, ale żeby pójść głosować. No i tak jak mówię, jeśli chcemy, żeby te sprawy kobiet były reprezentowane, to żeby głosować na feministki. No a feministki są na tych, a nie na innych listach. Słuchaj, to byłoby nie na miejscu, gdybyśmy w ogóle o kulturze nie porozmawiały. No, to byłoby nie na miejscu, a mamy o czym rozmawiać, bo jutro, ja czekam na ten dzień ogromnie. Jutro premiera w Wenecji filmu Agnieszki Holland Zielona Granica. Ja ten film widziałam, ale obowiązuje mnie embargo, więc nie mogę szczegółowo... Nawet nie możesz powiedzieć, czy jest dobry, czy zły. Jest bardzo poruszający. Jest bardzo poruszający. Jest wspaniale zagrany i ma różne punkty widzenia na sprawę, bo oczywiście Agnieszka Holland Maja Ostaszewska już są atakowane przez prawicowe pisma, których dziennikarze filmu oczywiście nie widzieli, no ale to może ułatwia sprawę. Są atakowane jako te, które działają na rzecz Putina, biorą udział w wojnie hybrydowej, mówiąc o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, bo tego dotyczy ten film. Tak. Ale ten film jest bardzo zniuansowany i myślę, że jest bardzo uniwersalny. Choćby ta premiera na 80. festiwalu jubileuszowym, na którym, słuchaj, to jest taki line-up, tam są takie nazwiska reżyserów. Ale tam są polskie nazwiska w tym roku i lista jest całkiem przyzwoita i długa. Ta Małgorzata Szumowska będzie miała kobietę z, ja tego filmu nie widziałam, ale oni go kończą, oni go zawożą jeszcze ciepły do Wenecji, bo do wczoraj niemalże pracowali Michał Englert czyli i tak Małgorzata naprawdę Szumowska. Nikt go nie widział oprócz... Nie. Widziałam trailer, ale z kim rozmawiam, to jeszcze tego filmu nie widział, oni nie chcieli pokazać. No ale to jest
się silny bać. Polski akcent. Bardzo, bardzo. No i był oczywiście pokaz Romana Polańskiego, filmu The Palace. To jest takie różne opinie się pojawiają. Bardzo różne. Ja parę miesięcy temu rozmawiałam z Jerzym Skolimowskim, który był współautorem scenariusza. Po 60 latach wrócił do współpracy z Romanem Polańskim, bo razem pisali słynny Nóż w wodzie. I on był bardzo zadowolony. Tam główne role grają między innymi Mickey Rourke i John Cleese i mówił, że są fenomenalni i sprawdziłam, zadzwoniłam do koleżanek, które widziały w Wenecji ten film, mówią, że pierwsze 20 minut jest wspaniałe, ale niestety później film się rozjeżdża. To jest film, który trochę kojarzy się z Ostlundem w Trójkącie, czyli taka krytyka warstw uprzywilejowanych spotykają się w 99 roku na noc sylwestrową, czyli przejście w milenium. Koniec świata. Koniec świata się zbliża, prawda, i spotykają się w super hotelu w Szwajcarii. No i właśnie dzieje się. No ale dzieje się podobno bardzo zabawnie przez te pierwsze 20 minut, a później, no a później niestety jest gorzej. Ale wielkich protestów w tym roku nie było, bo wiemy, że kiedy pokazywał Oficera i szpiega, zresztą nagrodzonego później we Francji, Polański, no to były wielkie protesty, no ciągle wisi na nim ta sprawa, która no właściwie została już zakończona. Ale ten wątek też się pojawia, bo równie to samo, o tym samym mówi się również przy nazwisku Woody'ego Allena, który też ma, no właśnie. No słyszałam wypowiedź dyrektora festiwalu, który mówił, że pytany oczywiście o zaproszenie autorów, którzy mają te sprawy z przemocą na koncie, no że on jednak nie jest sędzią i że on nie wydaje wyroków, on ocenia filmy i uważa, że te filmy są warte te pokazania. No więc no, ma taki głos, ma taką decyduje, wpływa na kształt festiwalu, dobiera te filmy, więc ja w sumie powiem szczerze, że jako się do tego przychylam i Polański wydaje mi się, że już swoje odpokutował. Może nie należy go nagradzać za całokształt, bo to trochę wtedy jest nagroda dla człowieka, prawda? A tak. nie za nie dla filmu konkretnego. Właśnie. To tu bym powiedziała i wtedy te przymioty człowieka są istotne też, nie tylko artysty. No ale jednak no, ma 90 lat, zrobił kolejny film i ten film został pokazany, ale tam było dużo więcej kontrowersji. Na przykład nos Bradley'a Coopera wzbudzał kontrowersję. Bradley Cooper zagrał i wyreżyserował film o Leonardzie Bernsteinie, czyli no, legendarnym dyrygencie żydowskiego pochodzenia, który zresztą miał bardzo charakterystyczny, był pięknym mężczyzną, obfotografowanym na wszystkie możliwe sposoby. Bradley Cooper go zagrał. No i zaczęły się dyskusje. Po pierwsze, czy nie Żyd może zagrać Żyda? No, co wydaje mi się już kompletną abstrakcją. Takich dyskusji jest więcej. Czy osoba, okay. Prawda? Czy aktor bez niepełnosprawności może zagrać osobę z niepełnosprawną? No, to jest absurd. No, aktor może zagrać każdego, prawda? No, ale tam rzeczywiście odwzorowali wygląd Bernsteina. No i doklejono nos. No i zaczęło się, że to jest antysemickie, że to jest powielanie schematów. No autorzy mówią, że jednak chcieli się jak najbardziej zbliżyć do postaci. No więc przy tej poprawności politycznej wpadamy w coraz, wydaje mi się, większe pułapki, które na siebie zastawiamy. Przypuszczam, że ta dyskusja dla wszystkich była zaskoczeniem. No była zaskoczeniem. Dla twórców też Bradley'a Coopera nie było, bo oczywiście kolejny wątek przy tym festiwalu to jest to, że jednak gwiazdy się nie pojawiły, bo no trwa strajk, prawda? Tak. Trwa strajk konsekwentnie, miał się zakończyć na początku września, rozmawiałyśmy o tym, ale jednak całe środowisko się skonsolidowało i strajkuje. W związku z tym to jest festiwal bez gwiazd. Pojawiły się tylko pojedyncze gwiazdy, między innymi Adam Driver i chyba Greta Gerwig, bo oni zagrali w filmie, który został wyprodukowany przez małą wytwórnię, która dostała jakby zezwolenie od tych środowisk, żeby móc... Żeby się pokazać. Tak. I to jest też szansa być może, zawsze kryzys jest szansą, żeby filmy te mniejsze, nie blockbustery, nie te produkowane przez... Zostały zauważone w jakiś sposób. Tak, zostały zauważone i żeby widzowie na nie poszli, choćby z braku tego, że nie mają tych wielkich tytułów takich pod komercyjnych, to może być bardzo ciekawy rok też dla kina. No, tak. No tym i bardziej, co? Że to 80. 80 i tam tak, są tam ludzie na pewno, tam są nazwiska po prostu Michael Mann, no tam wszyscy tam, tak. zgromadził
jednak autor festiwalu, no, najlepsze współczesne nazwiska, także reżyserskie i aktorskie, których tam można zobaczyć na ekranie, nie na czerwonym dywanie, chociaż oni byli, to jest też ciekawe, że oni przyjechali na pokaz mody, który zorganizował Giorgio Armani, właśnie celebrując 80. rocznicę festiwalu w Wenecji. Zorganizował w Wenecji pokaz mody i na tym pokazie te gwiazdy były. Ale na czerwonym dywanie już nie. Nie. Podkreślenie jeszcze raz tego, o czym mówiłaś wcześniej. No właśnie, słuchajcie, to było o kobietach, było o kulturze. Mamy wszystko. Mamy komplet. Bardzo dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia.